Polski Sztab Generalny chce powołać 5 jednostek specjalistycznych odbudowy tak zwanej, które będą pomagały ofiarom powodzi czy innych klęsk naturalnych. Pozornie wspaniały pomysł, ale tylko pozornie, bo wojsko tak naprawdę powinno służyć zupełnie innym celom. Wojsko jest szkolone i finansowane po to, by prowadzić wojnę, a jeśli jej nie ma, przygotowywać się do niej. I wszelkie inne działania, szczególnie gdy mamy tak mało liczną armię zawodową, bo ledwie 100-tysięczną, są rozpraszaniem jej aktywności. To, co wojsko ma niby robić, a więc pomaganie ofiarom powinno być w gestii służb ratunkowych, zawodowych, specjalistycznych służb ratunkowych lub obrony cywilnej, nie wojska.